kochani, bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Litwin i chodzę do 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lidzbergu Warmińskim. Chciałabym dzisiaj przybliżyć Wam postać patrona naszej szkoły, Ignacego Krasickiego. Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku. Był on biskupem warmińskim, później arcybiskupem gnieźnieńskim, poetą i powieściopisarzem, najwybitniejszym przedstawicielem twórczości oświecenia. Był bardzo blisko związany z dworem Stanisława Augusta, któremu zawdzięczał karierę duchowną. Mając 31 lat, został biskupem. W grudniu 2017 roku minęła 250. rocznica mianowania Ignacego na biskupa warmińskiego. Biskup warmiński bardzo cenił sobie wygodny i zamożny styl życia. Możemy być dumni, że mieszkał on i pracował w naszym kochanym Lidzbargu Warmińskim. Mieszkał on wówczas na Zamku Lidzbarskim oraz w oranżerii Krasickiego. Oranżeria, spójrzcie, jak dziś pięknie wygląda. Budowana była w latach 1711-1724. Całkowicie została zniszczona przez Szwedów w czasie wojny szwedzkiej. Odbudowana została przez biskupa Potockiego, lecz do najlepszego stanu doprowadził ją właśnie Ignacy Krasicki. Rozbudował on również na zapleczu oranżerii park z dużą ilością stawów i przepiękną roślinnością. W parku tym znajdowała się Droga Krzyżowa, Golgota i Grób Pana Jezusa. W dniu dzisiejszym znajduje się tam cmentarz komunalny, do którego przychodzimy odwiedzać naszych zmarłych bliskich. Ignacy był mistrzem komplementu. Pochwały wygłaszał z dużą łatwością i wdziękiem oraz niespotkanym dowcipem, nie urażając przy tym nikogo. Zjednywał przez to sobie wielu ludzi. Zainteresowania i upodobania Krasickiego przyczyniły się do tego, że dość wcześnie zajął się pisaniem i pozostał tej pasji wierny mimo wielu licznych obowiązków. Ignacy był twórcą wszechstronnym. Pisał artykuły, felietony, powieści, powiastki, komedie, satyry, poematy, bajki oraz drobne wiersze. Jeden z takich wierszy chciałabym Wam zaprezentować. Jest to wiersz pod tytułem Ptaszki w klatce. Czegoż płaczesz? Staremu mówi, czy żyw młody. Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody. Tyś mi zrodzą, rzekł stary. Przeto ci wybaczę. Jan był wolny, dziś w klatce i dlatego płacze. Autor pokazuje tu dwa ptaszki. Jeden mieszka w klatce od urodzenia, a drugi żył na wolności i został zamknięty. Pomimo wygód, jakie ma dzisiaj, jest mu tu źle i smutno, czego nie może zrozumieć ptaszek żyjący do tej pory w klatce. Krasicki, widząc okrucieństwo i bezmyślność ludzką, zaczął postrzegać krytycznie świat i ludzi. Ich pycha, zrozumiałość, niesprawiedliwość i wyrządzona krzywda skłoniła Ignacego do powstania wspaniałych utworów, takich jak bajki i przypowiastki. Powstały one po to, by wskazywać poprawne postępowanie, zdradzić prawdę, nauczyć. Pozwolę sobie na przeczytanie jednej z moich ulubionych bajek Ignacego Krasickiego pod tytułem Przyjaciele. Korzystając z swobody, pasił trawką i ziółkami w polu i ogrodzie. Z każdym w zgodzie. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich ich był przyjacielem. Raz, gdy przyszedł świtanie i bujał po łące, słyszył przerażające głosy trąb, wzdłuż psów, szczekania, trzask wielki po lesie. Stanął, słucha, dziwuje się, a gdy się coraz zbliżał, ów hałas, wrzask srogi. Zając wynogi, spuści się poza siebie, aż tu psy i strzelce, strwożą wielce, gdzież wypadł na drogę, od psów się oddalił, spotkał konia.
Prosi go, iżby się uszanił. Weź mnie na grzbiet i unieś. Koń na to, nie mogę, ale od innych będziesz miał pewną załogę. Jakoż wół się nadarzył, ratuj przyjacielu! Wół na to. Takich jak ja zapewne niewielu. Znajdziesz, ale poczekaj i ukryj się w trawie. Jałowica mnie czeka, niedługo zabawię. A tymczasem masz kozła, co ci dopomoże. Kozioł, żal mi cię, nieboże, ale ci grzbietu nie dam, twardy nie dogodzi. Oto wełniasta owca niedaleko chodzi, będzie ci miękko siedzieć. Owca rzeczy. Ja je przeczę, ale choć cię nie uniosę pomiędzy manowce. Psy dogonią i zjedzą zająca i owcę. Udaj się do cielęcia, które się tu pasie. Jak ja ciebie mam wziąć? Jak kiedy starsi cię nie wzięli? Cielę na to rzekło i uciekło. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadł. W utworze tym poeta pokazuje, jak dwulicowi potrafią być bliscy sobie ludzie. Bo jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Tu w obliczu niebezpieczeństwa przyjaciele odwracają się od zajączka. Jakże bliskie i częste wydaje nam się takie zachowanie w naszym codziennym życiu. Tak więc Ignacy pisał bajki, uważając, że literatura powinna kształcić, uczyć i wychowywać. Na zakończenie powiem wam ciekawostkę, że nasz patron, tak jak i my, uwielbiał słodycze, a w szczególności czekoladę. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zachęcam was do przeczytania innych utworów Ignacego Krasickiego, które mogą wam przynieść wiele ciekawych wrażeń w te zimowe i długie wieczory. Najbardziej zachęcam was do przeczytania tej książki Setnik bajek Ignacego Krasickiego i pozdrawiam całą klasę.